Jeśli w ogóle coś mogłabym tak ogólnie poradzić w kwestii właśnie kotów, to zawsze, jeżeli mam jakiekolwiek wątpliwości, co kotu odpowiada, to zawsze trzeba się zastanowić, jak kot to załatwia w naturze. Czy to chodzi o kuwetę, czy to chodzi o sposób polowania, w jaki sposób kot poluje, jaką przybiera postawę i na przykład można to imitować potem w czasie zabawy z kotem. Zawsze właśnie jak koty jedzą, jak się zachowują w sensie przestrzeni, to, że na przykład są takie trójwymiarowe, że wskakują, lubią gdzieś być wyżej. To wszystko są rzeczy, które można zaobserwować w naturze, więc każdy, nawet ten, kto to pierwszy raz bierze kota do domu, to na ogół gdzieś tam kota obserwował, na wsi będąc gdzieś, prawda, widział, jak się koty zachowują. Więc ten kot, którego mamy w domu, nawet jeżeli to jest kot bardzo rasowy, to on zawsze ma w sobie tego kota pierwotnego gdzieś tam. Nawet głębiej lub płyciej schowanego, ale ma. I te potrzeby się nie zmieniły, bo ewolucja kotów nie idzie w takim dużym tempie, żeby to się miało pozmieniać. Więc to jest taka, myślę, wskazówka, która może bardzo też pomóc.